Podwyżka opłat za żłobek w Otwocku. Nasz poprzedni materiał o takim tytule wzbudził liczne kontrowersje i niechęć większości rządzących naszym miastem do telewizji Pixel. Okazuje się jednak, że nie myliliśmy się w tej sprawie. Najprawdopodobniej niebawem rodzice będą mogli upominać się o zwrot pieniędzy od Urzędu Miasta Otwocka. Opłaty za żłobek były niestety bardzo niskie. To są nasze działania, które idą w kierunku takim, żeby pomóc rodzinom w opiece nad dzieckiem, ale nie na zasadzie takiej, żeby przejąć z nich w całości zobowiązania, chociażby nawet finansowe. Czy otrzymał Pan informacje dotyczące nieprawidłowości w kwestii podniesienia opłat za żłobek w Otwocku od wojewody mazowieckiego? Tak, dysponuję kopią skargi, jaką wojewoda skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewoda wnioskuje w tej skardze o stwierdzenie nieważności dwóch uchwał z roku 2012, które wprowadzały kolejne podwyżki opłaty za żłobek. Plus dodatkowo wnioskuje jeszcze o stwierdzenie nieważności zapisów uchwały z 2011 roku, ale żeby mówić tak jaśniej, tak, dla mieszkańców, to po prostu skutek jest taki, że jeżeli ta skarga wojewody zostanie uwzględniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, to wszystkie podwyżki, które miały miejsce w tym roku, a była to kwota, przypominam, 270 zł w ciągu jednego roku, będą nieważne i mieszkańcy będą mogli występować o zwrot tych pieniędzy. Wojewoda przepuścił przez swój nadzór tą uchwałę, ale ja miałem informację, że tak naprawdę czeka na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok ten zapadł w grudniu ubiegłego roku. Wyrok ten dotyczył podobnej sprawy jak w Otwocku, tak? Tylko przedmiotem orzeczenia była uchwała Miasta Stołecznego Warszawy, tak? I w sytuacji, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że tego typu praktyki, czyli zapisywanie jednej sztywnej kwoty, tak, uniemożliwianie zwrotu pieniędzy rodzicom, których dzieci były nieobecne w żłobku, że takie zapisy są niedopuszczalne, to wojewoda mazowiecki, trzeba go tutaj naprawdę bardzo pochwalić, stanął na wysokości zadania i z własnej inicjatywy, w oparciu jakby o te kierowane przeze mnie wnioski, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. I myślę, że to będzie dobra informacja dla rodziców, tak? I nauczka dla obecnego prezydenta i części radnych, bo wiem, że niektórzy radni byli przeciwko tym podwyżkom, że nie należy uchwalać aktów prawa niezgodnych z ustawami, tak? I zastanowić się, czy warto jest po prostu sięgać do kieszeni obywateli, czy też w jakiś inny sposób zastanowić się nad zwiększeniem dochodów miasta. Bo to nie jest rozwiązanie, żeby, mówiąc wprost, łupić mieszkańców, a w tym przypadku rodziców i ich dzieci, raz za razem. To kwota 270 zł miesięcznie. Jeżeli to pomnożymy przez 10, no to wychodzi kwota 2700 zł. Tak? To myślę, że dla rodziny, która ma kilkoro dzieci, tak, jest to duży wydatek. I to jest sytuacja po prostu dla mnie niezrozumiała. I dlatego postanowiłem jako mieszkaniec Otwocka, osoba, która jakieś doświadczenie w samorządzie ma, no wystąpić przeciwko tego typu praktykom. No i jak wskazuje ten przykład, opłaciło się. Jak Pan odniesie się do artykułu, który ukazał się w Linii Otwockiej, który bardzo krytycznie oceniał Pana postępowanie w tej sprawie? Warto podkreślić, że był to artykuł umieszczony na stronie płatnej miasta, tak? Czyli to materiał pochodzący od miasta Otwocka, tak? Znaczy od Urzędu Miasta Otwocka, przepraszam. No, ten artykuł mnie bardzo zdziwił, bo on praktycznie nie dotyczył jakby mojego wniosku, tylko mojej skromnej osoby. Sam tytuł, jaki prawnik, taka skarga sugerowała, że no nie jestem zbyt dobrym prawnikiem i nie mam pojęcia o tym, co robię. Tym bardziej mam większą satysfakcję, że no, takich prawników jest więcej. O dziwo, trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli no, organu sądowego no, o dużych kompetencjach, podzieliło moje spostrzeżenia i fajnie jest się znaleźć w tak, że tak powiem, wybitnym gronie. Oczywiście tutaj sobie żartuję, ale to jest właśnie nauczka dla osób, które piszą tego typu artykuły i dokonują ataków personalnych. Tak? Nie ukrywam, że jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychyli się do skargi
wojewody, to ja tej sprawy tak nie zostawię i myślę, że w jakiś sposób postaram się, żeby ta osoba, która anonimowo, co podkreślam, anonimowo ten artykuł napisała, bo nie miała, jak widzę, odwagi się podpisać pod tym artykułem, no, nauczyła się trochę większej pokory w wykonywaniu swoich zadań i na przyszłość przemyślała kwestie pisania takich artykułów, żeby nigdy więcej nie był po prostu atakowany personalnie za to, że działa w interesie mieszkańców i przeciwstawia się praktykom w tych mieszkańców uderzających. I co ważne, kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że władze publiczne nie powinny wyciągać żadnych negatywnych konsekwencji wobec osób, które składają wnioski lub skargi. W tym przypadku było inaczej. No, urzędnik podlegający prezydentowi miasta Otwocka pozwolił sobie na taki artykuł, ale myślę, że teraz trochę dziwnie musi się czuć, no bo oprócz Kołodziejczyka, takiego sobie prawnika, jest jeszcze kilka innych osób, tak jak powiedziałem wcześniej, sędziów NSA, którzy mają podobne zdanie w tej materii.